Dobry wieczór Państwu, witam na kolejnej KHT. Jest to prawda piątek, a ja muszę zacząć poważnie. Proszę nie pisać mi teraz informacji, bo nawet nie przeczytam. I trochę emocjonalnie zacznę. Widzicie, też pocieram nosem, ale to dlatego, że jestem przeziębiony. Słychać? Chyba słychać. To dobrze, że słychać. Proszę Pana, proszę Państwa. Zacznę od tego. Nagrałem dzisiaj program i opublikowałem z panem Pawłem Bednarzem z Fundacji imienia Dobrego Pasterza. Zdziwiły mnie wszystkie państwa komentarze, wszystkie analizy, wszystkie rzeczy. Proszę państwa, zastanówcie się nad jedną rzeczą. Czy ktoś dokładnie obejrzał mój program? Jest wiele rzeczy, które tam chciałbym powiedzieć, których nie powiedziałem i których nie powiem, ale które sobie sprawdzę po prostu. Pan Paweł Bednarz przyszedł do mnie, myśmy nagrali program, ponieważ rozmawiać trzeba z każdym. Pan Paweł Bednarz obiecał mi, że udowodni wszystko to, co powiedział, ponieważ ja również nie chcę w to wierzyć. Nie wierzę i nie chcę w to wierzyć, co wyraźnie powiedziałem w trakcie programu. Nie chcę w to uwierzyć, dlatego że moja świadomość nie jest w stanie tego przyjąć i to też jest swoiste wyparcie, ale ja z wyparciem walczę. Poza tym, proszę Państwa, jak się miałem zachować? Miałem zachować się tak, jak zachowali się dziennikarze wobec mnie, dziennikarz faktu, mój znajomy, który wiedząc dobrze, bo nagrywał wcześniej ze mną parę wywiadów i nagrywał i podpisywał mu wszystkie książki, nie powiedział nic, kiedy zrobiono ze mnie bandytę, starego SBK, jakiegoś faceta 90-letniego ubola, prawie mordercę. I to zrobił, miałem się zachować tak, jak dziennikarze TVN-u, jak dziennikarze Polsatu wobec mnie, w ten sposób. Teraz mamy analizę, prawda? Przepraszam, patrzę, bo tam coś się dzieje. Ktoś, jeden z moich znajomych, fajny facet i bardzo mądry człowiek, nie będzie pan, panie Januszu, bohaterem negatywnym tego, to nie o to chodzi, ale dał pan analizę, pokazując pojawienia się nagle i nagle coming outy. Dobrze, pan sobie posłucha i posłuchajcie państwo. 8 listopada 1982 roku. Poszedłem do SB. Październik 1984 rok. Wiemy, co było. Nie odszedłem. W roku 1990 zostałem zweryfikowany. Pozytywnie. Pracowałem. Pojawiłem się na 2 lata przed objęciem rządów PiS-u. O czym to świadczy? Oczywiście prowokator. Tak wszyscy mówią. Prawda? To ma o tym świadczyć. To jest taka analiza, proszę Państwa. Gdybym robił analizę hipotez konkurencyjnych, to każda hipoteza, nawet najbardziej fantastyczna, nawet o UFO porywającym dzieci, byłaby równouprawniona, dopóki bym jej nie obalił. Nie wiem, czy pan Paweł Bednarz mówi prawdę, czy nie mówi prawdy, czy jest podstawiony, czy nie jest podstawiony. Nie interesuje mnie to. Bo zadaję sobie pytanie. What if? A co jeśli? A co jeśli w tym, co mówi, jest przynajmniej 1% prawdy? Bo jeżeli jest nawet 1%, 1 promil prawdy, to należy kupić pancer Fausta i załatwić sprawę. Powiem wprost. Autentycznie. Tak to odbieram. Program był dość dla mnie również ciężki, ponieważ naprawdę nie chcę w to wszystko wierzyć, mimo tego, że Państwo podajecie mi pewne również i fakty. Dlatego zdecydowałem się na kolejne programy z panem Bednarzem, gdzie będziemy po prostu sprawdzać, czy to jest prawda, czy nie. Znaczy ja będę to sprawdzał. Pan Paweł obiecał, że przedstawi dokumenty, przedstawi różne dowody, różne fakty. Zobaczymy. Będziemy to analizować na przykładzie poszczególnych, konkretnych przypadków, bo tylko w ten sposób mogę zobaczyć, czy to jest ściema, czy to nie jest ściema. Czy to są odosobnione przypadki, czy to jest proceder, jak mówi pan Paweł Bednarz. Czy władza udaje, że nie wie i za nią cała prasa udaje, że nie wie, czy dlatego, że nie chce, że się boi. To trzeba sprawdzić, proszę Państwa. To koniecznie trzeba sprawdzić, ponieważ jest to tak nieprawdopodobna wręcz historia. A poza tym przypomnę Państwu jeszcze raz. Nieważne, co mówi o mnie pan Sumliński, nie interesuje mnie zupełnie zdanie pana Sumlińskiego na mój temat, ale zrobił kawał dobrej roboty 2 książkami. Książką o księdzu Popiełuszce i książką o Bronisławie Komorowskim. Też zrobiono z niego wariata, idiotę, nie wiadomo kogo, prawda? Wygrał. W sumie wygrał. Prawda?
I też trzeba mieć trochę samozaparcia. Ze mnie też się robi różne rzeczy. Ja abstrahuję od tych wszystkich, ty ubeku, tam i tak dalej, panie ubeku, co ma pokazać wyższość czyjąś nade mną. Dobra, niech ktoś sobie czuje, że się wyższy po prostu, ale rzeczywiście różne rzeczy. Zachowanie, natomiast analiza zachowania na tej kanapie, na której siedzimy, to jest troszeczkę przesadzona. Ten mowa ciała, ja przypominam to pewnego dyrektora, zwanego przez wszystkich kręciołkiem WW, który również brał podwładnych, siadał naprzeciwko, wpatrywali się w siebie 15 minut i nazywali to nauką mowy ciała. To jest, proszę Państwa, bzdura. Oczywiście, że takie przypadki winny być sprawdzone. I winny być sprawdzone przez służby. Do służb zaraz dojdziemy, bo miałem dla Państwa lżejszą rzecz jak na piątek. Ale tutaj rzeczywiście coś jest dziwnego. Ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Rzeczywiście pan Bednarz mówił to i opublikuje to w internecie, to wszystko z konkretnymi nazwiskami i jakoś przed sądem nie wylądował. A propos wypadku posła Wójcikowskiego, pan Bednarz opowiedział mi, jak to było, powiedział, co zeznał w prokuraturze i zgodził się, żeby powtórzyć to przed kamerą swoje zeznania. Zobaczymy. To jest dość ciekawa sytuacja, tym bardziej, że dostałem od niego zdjęcia zrobione przez niego i o dziwo, zdjęcia nie są tak jak w prasie w dzień, tylko były zrobione jeszcze o zmroku, czyli przed świtem, jeszcze o zmroku. To też jest ciekawe, że w prasie nie pojawiły się zdjęcia z wypadku, tylko zdjęcia z po wypadku. W jakiś dziwny sposób, które przedstawiano jako zdjęcia z wypadku. Ale to już jest inna sprawa, o tym też zrobimy program. To, że wszyscy youtuberzy, jak ktoś napisał, przestali z nim rozmawiać, czy kto inny przestał tam, czy ludzie przestali z nim rozmawiać w ogóle, to nie oznacza, że pan Bednarz jest nie, no powiedzmy, niewiarygodny, tylko że po prostu nikt nie pytał go w taki sposób jak ja, bo ja też to przeanalizowałem i nikt nie pytał go, nie żądał od niego konkretów i nie żądał od niego dowodów. Zobaczymy. Zobaczymy. Piłka jest po stronie pana Pawła. Ja głęboko wierzę, że pan Paweł przyjdzie do programów jeszcze kilka razy i pokaże mi dowody. Będzie usiłował mnie przekonać przede wszystkim, bo naprawdę nie chce mi się w to wszystko wierzyć. No może jakieś poszczególne przypadki, ale w proceder też nie chcę mi się wierzyć. Faktem jest również taki, i to jest prawda, że pan Bednarz pokazywał mi niektóre dokumenty, które rzeczywiście świadczyły o tym, że rozmawiał z osobami, które wymienia, i to z osobami z najwyższej półki na ten temat, i niektórymi kilkakrotnie. I był przyjmowany przez te osoby, więc dziwna, prawda, sytuacja. To jest przykład po prostu różnych hipotez, które są. Ja jeszcze raz powtarzam, jestem bardzo sceptyczny do tego wszystkiego i bardzo ciężko, ja bardzo mocno chodzę po ziemi i rzeczywiście ciężko mnie przekonać do jakiegoś UFO, jakichś tam związków ezoterycznych, różnych innych rzeczy czy i różnych innych historii, ale rzeczywiście staram się jednak taką hipotezę włączyć. Mamy przecież szereg hipotez i traktujemy jak wariatów ludzi, którzy uparli się przy jakiejś hipotezie. Może się Państwu wydać to nadużyciem, ale ja przypomnę Smoleńsk. Co się dzieje wokół ministra Macierewicza? I co się działo i co się dzieje nadal, prawda? Łącznie z wątpieniem w jego zdrowie psychiczne, jeżeli chodzi o Smoleńsk. Prawda? To jest jakościowo ta sama zasada deprecjacji kogoś. To mnie właśnie przekonało do tego, żeby porozmawiać, bo sam chcę to sprawdzić. Sam chcę to przeanalizować. Nie chcę mi się uwierzyć, tak jak nie chcę mi się uwierzyć cały czas w to, żeby polskie władze mogły doprowadzić do tego, że spada samolot z polskim prezydentem. Jest to też jedna z hipotez, prawda? I o tym należy dyskutować i to należy mówić, jeżeli chcemy tę sprawę wyjaśnić, bo rzeczywiście, jak tylko prawda jest ciekawa, jak mówił Kat Mackiewicz i jak mówi zawsze pan Piotr Jegliński. Tylko prawda jest ciekawa, proszę Państwa. Ile w tym jest prawdy, ile nie, ile w tym jest nadużyć, nadinterpretacji, przekonamy się. Przekonamy się po to, zrobiłem tą telewizję. Chyba, że chcecie upudrowanej, wylukrowanej telewizji, żebym się zachowywał tak, jak dzisiaj zachowywał się dziennikarz w rozmowie z panem Sariuszem Wolskim, który nie manipulował. Nie, on nie manipulował, on tylko zadawał pytania. Chcecie takiej telewizji? Z tezą, ze wszystkim? Nie, proszę państwa, u mnie się pojawi każdy. Czy mój wróg, czy nie mój wróg. Każdy. Tylko będzie musiał być konkretny. Nie będzie musiał udowodnić to, co mówi. Chcę również przypomnieć, że jak dotąd wszystkim tym, którzy mnie zarzucają kłam, wiele rzeczy się sprawdza z tego, co ja mówię.
Jedna rzecz mnie rozśmieszyła. Co nie? Pani Małgorzato Dorota, co nie? Tak. Teraz pan. Właśnie oglądałem wywiad i twierdzę, że pan odpuści temat bednarza, nie da pan rady. To jest pana sprawa, co pan uważa. Nie wiem. Może mnie zabiją wcześniej. Może mnie zniszczą z rodziną. Dlaczego mam nie dać rady? Po prostu. W tym momencie powiedziałem, ja tylko będę sprawdzał te dowody i patrzył, czy rzeczywiście są konkretne dowody. Więc zupełnie nie rozumiem, tego z takiego w ogóle podejścia. No. Tak to po prostu wygląda, proszę Państwa. Tak to po prostu wygląda i tak trzeba. A teraz rozśmieszyła mnie również to, że człowieka powinny sprawdzić służby. Bardzo dobrze. Jakie służby? Chcecie coś dowiedzieć się o służbach? A więc proszę, nie będzie to za służb. Dzisiaj rano, nie pokażę tego, bo obiecałem, że nie zdradzę skąd. No właśnie, przepraszam, Józef Mackiewicz, a nie Kat Mackiewicz. Zawsze ma, jak Michał Mackiewicz, to mi się ten Cat Mackiewicz dodaje. No nieważne. Sorry, każdy się myli. I nie wszyscy potrafią się przyznać, że się mylą. To jest inna sprawa. Więc proszę Państwa, dostałem dzisiaj od jednego znajomego leśniczego, co było śmiesznie, bardzo ciekawe pismo. Jest, ja musiałem to zanonimizować i jak potem będę montował KHT, to postaram się wkleić to zanonimizowane po prostu. Otóż proszę posłuchać. Jest to świeże zarządzenie, które oni dostali wczoraj. Mniej więcej wczoraj czy przedwczoraj. Jest to zarządzenie numer nadleśniczego, prawda, nadleśnictwa pewnego z listopada 2017 roku, znak, numer rozpoznawczy i tak dalej. Muszę to Państwu przeczytać. Na podstawie paragrafu 22 ustawy 3 statusu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 18 maja 1994 oraz na podstawie bla bla bla, dziennik ustaw i tak dalej, dyrektora oraz w wykonaniu zarządzenia numer, tutaj pada numer 90, dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 12.12.2012 w sprawie ramowego regulaminu organizacyjnego nadleśnictwa zarządzam, co następuje. W regulaminie organizacyjnym, regulaminie kontroli wewnętrznej Państwowego Gospodarstwa Leśnego, bla, 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 z dnia, tak, bla, 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 wprowadza się następujące zmiany. Uwaga! W punkcie, bla, bla, po ustępie, bla, bla, regulaminu organizacyjnego PGL LP, to są te lasy państwowe, dodaje się w ustępie do ustępu w brzmieniu. Z dniem objęcia militaryzacją obowiązuje w nadleśnictwie regulamin organizacyjny jednostki zmilitaryzowanej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w. Nadleśnictwo nadal realizuje zadania zawarte w tabeli realizacji zadań operacyjnych. 3. Za przygotowanie do wykonania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku RP tworzenie warunków do wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej oraz przygotowań do objęcia militaryzacją odpowiada nadleśniczy. Nadleśnictwo wykonuje zadania obronne, prowadzi przygotowania do działania w warunkach wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny i w czasie wojny. Realizują zadania wsparcia państwa gospodarza, HNS. 5. Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych nadleśnictwa należy współpraca z pracownikiem do spraw obronnych w sprawie tworzenia i przygotowania warunków do planowania i realizacji zadań obronnych oraz uwarunkowań funkcjonowania w czasie kryzysu i w czasie wojny. Udział w realizacji zadań obronnych. 6. Pracownicy wykonują zadania obronne zlecone przez nadleśniczego do realizacji. Zmienia się brzmienie załącznika, schemat organizacyjny, zmienia się tak. I tu jest bardzo ciekawe. Wykaz osób upoważnionych do kontroli formalno-rachunkowej. To jest też śmieszne. Zadanie obronne i kontrola formalno-rachunkowa, czyli łapiemy VAT-owców. Uchyla się pozycję, wykaz osób uprawnionych i tak dalej, zmienia się i tak dalej, to wszystko i pozostałe urogowanie organu zmianie. Ogłoszenie zarządzenia nastąpi poprzez podanie do ogólnej wiadomości pracowników za pośrednictwem kierowników komórek organizacyjnych nadleśnictwa. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do zapoznania podległych pracowników do treści zarządzenia bez zbędnej zwłoki. Niniejsze zarządzenie wchodzi z życiem z dniem podpisania. Dalej, załącznik, wszystko to jest, na ogół to są
schematy organizacyjne i wykaz upoważnionych osób upoważnionych do kontroli formalno-rachunkowej i tak dalej, a potem do wiadomości, jakieś dziwne rzeczy, podpis pana dyrektora, pana nadleśniczego chyba jako dyrektora, podpis nawet czytelny, pieczątki, wszystko lege artis. Proszę państwa, to no właśnie, czyli szykują, ktoś przepraszam bardzo napisał, czyli szykują partyzantkę. Tak, proszę państwa, najśmieszniejsze jest to, że otrzymałem to z nadleśnictwa położonego po przeciwnej stronie spodziewanego ataku, czyli po drugiej stronie, prawda? Także ja już nawet nie wiem, skąd my się tego ataku spodziewamy, proszę państwa, nie wiem. Z lewa czy z prawa? Czy z obu stron? To wtedy był, powinien w środku być. Inne nadleśnictwa pewnie też to dostały. Tak, możemy się, proszę państwa, śmiać, ale proszę sobie wyobrazić, co powiedzieli leśniczy i ludzie, gdy coś takiego otrzymali. Szczególnie jeszcze, kiedy prasa, telewizja i wszyscy mówią o konflikcie zbliżającym się i tak dalej. Proszę powiedzieć. Proszę pomyśleć. Proszę teraz, proszę państwa, to pismo nie ma żadnej klauzuli i wysłane zostało ogólnodostępnym mailem. Ogólnodostępnym mailem, proszę państwa. To jest mail nie w żadnej sieci, bo w lasach jest ciężko czasami znaleźć sieć jakąś zamkniętą, prawda? Na ogół w lasach nie ma drutów zbyt dużo, a jak są, to o nich nie wiemy, prawda? I każdy sobie leśniczy mógł to odebrać na telefonie komórkowym, ze swojego maila. Ma tylko mail i domenę prawdopodobnie w tym, w danym systemie, ale tak to wszystko jedno gdzie? Na iPadzie, na komputerze, na telefonie komórkowym. Jak ma zasięg? Gdzie ma zasięg, prawda? Albo niektórzy to musieli nawet jechać kawałek z tego lasu, wyjść, żeby móc to odebrać i wprowadzić działania obronne. Jawne, i to pismo przyszło od żadnego pełnomocnika praw obronnych, żadnej kancelarii tajnej, proszę państwa. Z nikogo, kto by cokolwiek wiedział na ten temat, ale od osoby i z działu, który zajmuje się po prostu biurokracją od papierów toaletowych, do Bóg wie czego, ale niczym wielkim. Rozumiecie państwo coś z tego? Bo ja nie. Bo ja mogę teraz przypuszczać, że ktoś pomyślał w końcu, ja kiedyś już o tym mówiłem, ktoś pomyślał w końcu, że tak jak przed wojną powstał podręcznik kontrwywiadu dla leśników. Ja to nawet publikowałem fragmenty dzięki mojemu znajomemu, który mi to udostępnił. Rzeczywiście, przed wojną polski kontrwywiad opracował podręcznik dla leśników i ten podręcznik był zresztą zróżnicowany w zależności od granicy, na której oni byli. I rzeczywiście należałoby nadleśnictwa, szczególnie te nadgraniczne, wprowadzić w system obrony państwa, w system ochrony kontrwywiadowczej. Ale czy w ten sposób, czy ktoś przeszkolił tych ludzi, czy osoby, która to wysyła, czy jakakolwiek służba pomyślała o efekcie, jak to wszystko wygląda? Tam podręcznik przygotował kontrwywiad. Oficerowie kontrwywiadu jeździli, prowadzili dyskusje, uczulali, prowadzili rozmowy. Oczywiście, że przy okazji werbowali. To jest normalne w kontrwywiadzie i co z tego, ale nie wszystkich. Współpracowali z KOP-em, u nas w tej chwili ze Strażą Graniczną. Prowadzili różne rzeczy. Kształcili ludzi. Wprowadzali ich w KHT, czyli w kontrwywiadowczą charakterystykę terenu jako ludzi świadomych. A tutaj co? Panienka z okienka, która wysyła to pismo z nudów, nie rozumiejąc w ogóle, co pisze oficjalnym, otwartym mailem do ludzi, a jednocześnie załatwia przydziały papieru toaletowego, jakieś inne rzeczy, czy tam podpisuje urlopy, prawda? Czy jakieś nie podpisuje nawet tylko, czy wypełnia tabelki jakieś tam, kto ile godzin przepracował. I tamte tabelki są tajne, proszę państwa. One są poufne, bo one zawierają dane osobowe. A to jest, proszę państwa, jawne. Ja naprawdę przejrzałem to wszystko dokładnie. Teraz, patrząc na tego nieszczęsnego maila wysłanego do wszystkich, to nie tylko, że w tym mailu, bo to jest mail zbiorczy, widzę, nie tylko, że widzę treść tego maila w załączniku, prawda? Ale mam także wszystkie nazwiska, adresy ludzi odpowiedzialnych za obronność. W tym mailu, wszystkich. Ile takich jest? Nawet nie liczę, to jest z około 20 osób, którzy to dostali. I naprawdę wiem, kto ma jakie nazwisko, jaką funkcję, w jakim lesie sprawuje. To jest, proszę państwa, kontrwywiad. Jak wy to określicie?
To może być, i dla mnie to jest po prostu szwejk. Pamiętacie Szwejka? Tam był taki generał, który mówił: Marsz na Sokal, operacja tajna, szczegóły w gazetach, prawda? Tak to mniej więcej wygląda. Panie Januszu, zamysł dobry. Prawdopodobnie ktoś poczytał o polskich przygotowaniach do wojny partyzanckiej z końca lat 30. No może nie tylko o polskich, bo Sudopłato w swoich pamiętnikach pisze, jak przygotowywali się do wojny partyzanckiej od 38 roku. Ale to nie aż tak. Nie aż tak, nie w ten sposób. Wtedy nikt o tym nie wiedział, a tutaj już wszyscy wiemy. I jeszcze raz mówię Państwu jedną rzecz. To przyszło na granicę, z której się ataku podobno nie spodziewamy. Ciekawe. W końcu zupełnie nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. No cóż, proszę Państwa, trochę się poskarżyłem, trochę ponarzekałem, proszę się na mnie nie obrażać. Audycje z panem Pawłem Bednarzem będą, o ile pan Paweł Bednarz będzie dalej chciał i rzeczywiście przyniesie konkretne rzeczy. Ja będę dość okrutny, okrutny oczywiście w cudzysłowie, ale dość wymagający w ocenianiu tych dowodów przede wszystkim. O to mi w tym wszystkim chodzi. Bo jeszcze raz powtórzę. Każda hipoteza jest równouprawniona, póki się jej nie obali. Jeśli w tym jest nawet jeden promil prawdy, to trzeba o tym krzyczeć. A nie to, że będziemy mówić albo to, bo tamto, bo przewrócił posła, bo to i takie rzeczy. Nie, proszę Państwa, w ten sposób do niczego nie dojdziemy. A na koniec powiem Państwu jedną anegdotkę. Właśnie o wariatach, bo to też o panu Bednarzu słyszałem, co mu zresztą powiedziałem. Zresztą jak ktoś uważnie obejrzał to wszystko, to powinien wiedzieć. Otóż w latach 90. zjawił się w MSW facet, który chciał rozmawiać z kontrwywiadem. No i opowiadał o tym, jak go werbowali Rosjanie. Ze szczegółami. Naprawdę ze szczegółami i to szczegółami bardzo prawdopodobnymi. W pewnym momencie powiedział, że najgorsze było to, jak wyjechał na 2 tygodnie, to mu pomalowali mieszkanie i założyli pajęczynę wywiadowczą. No i wszyscy, wariat, no przecież wariat, no oczywiście, że wariat, to wiadomo pewne. Ale coś mi nie pasowało w tej opowieści. Zbyt dużo było szczegółów, które były prawdziwe. No i okazało się, że facet rzeczywiście leczył się psychiatrycznie od wielu lat. Było te 2 tygodnie rzeczywiście w szpitalu psychiatrycznym. Ale pracował w dość ciekawej dla Rosjan firmie, zakładzie związanym z paliwami. Oni również nie sprawdzili. Nie wiedzieli. I oni do niego podeszli. Jak się zorientowali, że to wariat, odpuścili. Facet sobie nie mógł z tym poradzić. Ale my dzięki temu mieliśmy również informacje o modus operandi, parę numerów samochodów, parę opisów i parę ciekawych nazwisk. Wariat, proszę Państwa? Tak, wariat. Tylko że wariat też czasami mówi prawdę. Dziękuję Państwu. Dobranoc. W niedzielę zapraszam o 22:30 na KHT Question and Answers. Dobranoc Państwu.